całej Polski, w Italii Orytańskiej dodano ten tytuł i wreszcie w tym samym roku, w 1920 już, gdy bolszewicy podchodzili pod Warszawę 27 lipca, episkop Polski po raz kolejny wezwał Maryję jako królową Polski, zawezwał ją, ażeby broniła swego kraju w swojej ziemi. Pamiętajmy o tym, że w tym czasie w Warszawie przebywał nuncjusz apostolski Aguilera i późniejszy papież Pius XI, który, można powiedzieć, reprezentując stolicę apostolską, pokazał, że prawdziwy Rzym katolicki nie opuści swojego wiernego narodu w chwili największych zagrożeń. Już później jako papież Pius XI w 25 roku po nowym uporządkowaniu diecezji podziału administracyjnego w Polsce ustanowił Świętą Marii Królowej Polski na terenie całego kraju, zwłaszcza diecezję Przemysłu Lwowska otrzymał tytuł ten w szczególności jako gdzie Maria była królową Polski jako główna i pierwsza patronka. Wreszcie po II wojnie światowej w 1956 roku episkopat Polski odmówił śluby jasnogórskie po 300 latach tych pierwszych złożonych przez króla Jana Kazimiera. Tych dat jest całe mnóstwo i pokazują one szczególną opiekę Najświętszej Marii Panny nad Polską i jej szczególne wymowanie, dlatego że to wymowanie nie jest takie, jak niektórzy Polacy by sobie myśleli, jak nasi romantyczni poeci, którzy utożsamiali Polskę z Chrystusem narodów, którzy byli z innych ręce, przeciwko Bogu, którzy nienawidzili się tej religii katolickiej. Niemniej jednak była pewna misja do spełnienia przez naszą ojczyznę i Najświętsza Maria Panna bardzo wyraźnie interweniowała u majestatu swojego syna po broni Polski w dwóch bardzo tragicznych punktach w jego historii, a więc w XVII wieku podczas potopu szwedzkiego i po I wojnie światowej podczas najazdu bolszewickiego. Te fakty historyczne, bo są to fakty, powinny nam uświadomić, jak potężna jest Maryja, jak wielka jest jej potęga Boga i jednocześnie, że jest ona nieprzejednanym wrogiem wszelkiej herezji, wszelkiego niedowiarstwa, ateizmu, wszelkiej zdrady świętej religii katolickiej. Każdy, kto uważa, kto mówi, że ma nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny, jednocześnie nienawidzi błędu i grzechu i herezji, jest zwykłym kłamcą. Nie można bać prawdziwej Maryi, nic do niej autentycznego nabożeństwa, jednocześnie być tolerancyjnym wobec grzechu, wobec herezji, wobec błędu, które to błędy zagrażają świętej religii katolickiej. Nie można być prawdziwie czcicielem Marii, dobrze modlić się narażającą, a jednocześnie uważać, że na przykład protestanci, którzy odmawiają wszystkich tytułów Najświętszej Marii Pannie i uważają ją za zwykłego człowieka, są oni prawdziwie chrześcijanami, że są w jakiś sposób na drodze do zbawienia, partykularnej drodze, która jest przez Boga dopuszczona. Ekumenizm i nabożeństwo Najświętszej Marii Panny są zupełnie nie do pogodzenia, są niemożliwe do korzenienia. To jest ogień i woda. Każdy prawdziwy czciciel Marii musi nienawidzić ekumenizm, modernizm całej tej zdrady, która obecnie się dokonuje. Dlatego jest to taki probierz prawdziwej maryjności i taki papier lakmusowy, za pomocą którego rozpoznajemy, czy ktoś naprawdę kocha Maryję, czy ktoś naprawdę jest służy jako swojej królowej, czy też jest zwykłym oszustem, który pod pozorem nabożeństwa Najświętszej Marii Panny być może oszukując samego siebie chce rozwalić, zniszczyć Kościół święty. Najświętsza Maria Panna, widzimy, to jest taka kolejna nauka tego święta, nie prowadziła jakichkolwiek pertraktacji z wrogiem Kościoła, z wrogami Chrystusa. Nie ekumenizowała, nie prowadziła dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego. Ona walczyła na czele swojego narodu. To jest Judyta, z której księgi fragment czytamy na to święto. Walczyła przeciwko herezji, walczyła poprzez swoje stronnictwo, poprzez swoją opiekę, poprzez natchnienie dla wodzów i żołnierzy, jak mają dobrze i prawdziwie skutecznie walczyć przeciwko drogi. Maria nie ma jakiegokolwiek błędu, jakiegokolwiek cienia porównania z grzechem, jakiegokolwiek
słowa dyplomacji w stosunku do niemowierców, do fałszywych religii. Każdy, kto w jakiś sposób przyjmie się apostatom, modernistom, niekomunistom, nie zgodzi się z tym, ale nie ma dlatego żadnego sensu krucjata, chociażby Wańcowa, którą ogłosił on wraz z XIX, jeżeli jednocześnie to samo bractwo pertraktuje z apostatycznymi modernistami z Rzymu. Prawdziwe nabożeństwo do Maryi musi być nabożeństwem szczerym i musi oznaczać nienawiść do grzechu, nienawiść do Jezu. Maryja nie potrzebuje wielu różańców, żebyśmy je złożyli jako wotum. Ona potrafi samym jedną swą malutką prośbą wyprosić wszelkie łaski u tronu Chrystusa, bo jest matką tego, który dał światu zbawienie. Prośmy Maryję o to, żeby dokonało się w naszych czasach, w tych najtrudniejszych czasach podwyższenie krzyża, żeby to święto jutrzejsze dokonało się w naszych duszach, żeby Krzyż Święty zatriumfował nad całym światem, żeby Krzyż Święty rozjaśnił mroki tego świata, mroki grzechu, mroki niedowiarstwa i całego tego bałaganu, którego dokonano w ciągu ostatnich, zwłaszcza kilkudziesięciu lat, pod pozorem reform, pod pozorem otwarcia się na świat i dialogu między religijnym. Najświętsza Maria Panna jest bardzo potężna i wierzmy w jej moc, jej potęgę, jej również straszliwą siłę, jej oręża, jej modlitwę i w to, że Maria nie opuści swych dziadek aż pod do końca swojej dni. To jest najlepszy, można powiedzieć, najlepsze nabożeństwo, to najlepsza obrona również przed jakimś tkliwym nabożeństwem Najświętszej Marii Panny, które jest tylko wymawianiem słów, a które oznacza pogodzenie się z herezją, z błędem, z